Stajesz na starcie ostatniego rajdu w sezonie i wiesz, że to tu wszystko się rozstrzygnie. Ważna jest maksymalna koncentracja. Marzyłem o tym od dziecka. Trzeba ryzykować, nie ma innego wyjścia, chociaż można stracić wszystko właściwie w każdym momencie. To jest moje życie i zawsze tak było. Zawsze chciałem tylko to robić i nic innego. Mam nadzieję, że w ten weekend spełnią się moje dziecięce marzenia. Albo ja, albo Miko, jeden z nas będzie rozczarowany po tym weekendzie. To najważniejszy rajd mojego życia. Z całą pewnością to bardzo ważny weekend. Po 11 rajdach, po 220 odcinkach specjalnych i blisko 4000 km OS-owych wszystko miało rozstrzygnąć się tutaj, na 16 odcinkach specjalnych rajdu Wielkiej Brytanii. To będzie z całą pewnością niezwykle ciekawy rajd dla widzów. Absolutnie niewiarygodna walka. Tak powinno być. Los znakomicie wyreżyserował tegoroczne rozgrywki i bardzo się cieszymy, że wszystko rozstrzygnie się w ostatnim rajdzie. Nie będzie żadnej strategii, po prostu pełnym ogniem i kto wygra, ten będzie mistrzem. Ekscytująca rozgrywka dla wszystkich, także dla załóg. Na pewno nie będzie łatwo. Trochę nerwów, trochę napięcia. Na zewnątrz staram się zachować spokój, ale nie jest to łatwe. To będzie decydująca rozgrywka. Kto wygra, ten zdobędzie tytuł. Zapnijcie pasy i jedziemy. Sebastian Loeb czy Mikko Hirvonen? Gdy po 11 rajdach przyjechali do Wielkiej Brytanii, Loeb miał na koncie 6 zwycięstw, Hirvonen 4, ale Loeb tylko 3 na szutrach, Hirvonen wszystkie na szutrach. Do tej pory po jednym zwycięstwie obu kierowców w rajdzie Wielkiej Brytanii. To bardzo szczególny rajd, warunki przeważnie bywają bardzo trudne. Niełatwo jest jechać 300 km w tak trudnych odcinkach, nie popełniając żadnego błędu. A kto nie ryzykuje, ten wiadomo. Z całą pewnością czeka nas bardzo zacięty pojedynek, bardzo zacięty od startu do mety. Będziemy jechać obydwaj na granicy możliwości, na granicy wypadnięcia z trasy i najmniejszy błąd może zadecydować o sukcesie lub porażce. To będzie bezpośrednia walka i mam nadzieję, że to ja ją wygram. Mikko Hirvonen w ten sposób dachował w zeszłym roku w rajdzie Wielkiej Brytanii, ale w tym programie pokażemy Państwu także najważniejsze wydarzenia sezonu 2009. 6 lat temu losy walki o tytuł mistrzowski również rozstrzygnęły się w rajdzie Wielkiej Brytanii. Był to pojedynek Petera Solberga z Sebastianem Loebem. Wtedy wygrał Solberg. Jak będzie teraz? Zobaczymy. 3 dni rywalizacji, 16 odcinków specjalnych o łącznej długości 348 km i oto punktacja przed rajdem. 1 punkt przewagi Mikko Hirvonena nad Sebastianem Loebem, a to oznacza, że ten jeden punkt nie ma praktycznie znaczenia, bo który z tych kierowców wygra rajd, ten będzie mistrzem świata. Wśród zespołów już wcześniej, po rajdzie Hiszpanii, Citroën zapewnił sobie tytuł mistrzowski. A oto już czwartkowy wieczór i uroczysty start. Przystąpili do walki Afren Sweetlamp i Meherin.
to nazwy trzech odcinków specjalnych pokonywanych dwukrotnie pierwszego dnia. Łączna długość OS-ów to 130 km i oto już odcinek specjalny numer 1. Bardzo długa próba na początek, ponad 32 km. Popatrzmy. Oczywiście Sébastien Loeb rozpoczyna jako pierwszy, zgodnie z regulaminem. Przepraszam, Mikko Hirvonen oczywiście rozpoczyna rywalizację zgodnie z regulaminem Mistrzostw Świata. Ten kierowca, który jest liderem mistrzostw, startuje jako pierwszy. A 2 minuty później do walki wyrusza Sébastien Loeb. Jari Matti Latvala mówił przed rajdem, że co najmniej 6 kierowców będzie tutaj walczyć o zwycięstwo w rajdzie. Mam nadzieję, że w tej 6 będę także ja, powiedział Jari Matti Latvala, ale niestety bardzo szybko okazało się, że Latvala nie miał na to szans. Niestety zawiodła półoś napędowa jego samochodu i już na pierwszych odcinkach specjalnych Jari Matti Latvala zaczął tracić bardzo dużo czasu. Mikko Hirvonen tymczasem, popatrzmy, prowadzi nieznacznie przed Sébastienem Loebem na tym pierwszym odcinku. Na pierwszym punkcie pomiaru czasu po 6 km 70 sekundy przewagi nad Sébastienem Loebem. Popatrzmy, co będzie dalej. Sébastien Loeb przyspiesza i zdobywa przewagę nad Mikko Hirvonenem. Ile będzie? Popatrzmy. Niemal 4 sekundy po 23 km. Jeszcze 9 km do mety. I jest na mecie Mikko Hirvonen. To nie był zły początek, poszło nam całkiem nieźle, ale w kilku miejscach poszedłem trochę za szeroko, straciłem trochę czasu. Cóż, walka się rozpoczęła. A teraz do mety zbliża się Sébastien Loeb. No i jaki będzie wynik? Szybszy. Będzie szybszy Sébastien Loeb. Niedużo. 1,7 sekundy przewagi Sébastiena Loeba nad Mikko Hirvonenem. A zatem, jak powiedział Mikko Hirvonen, walka się rozpoczęła. I kolejni kierowcy. Peter Solberg, który ma na swym koncie aż 4 zwycięstwa w karierze w rajdzie Wielkiej Brytanii. No, najwyraźniej znakomicie czuje się były mistrz świata na tych śliskich walijskich szutrach. Po pierwszym odcinku specjalnym Loeb przed Hirvonenem. Dani Sordo uzyskał 3 czas, Peter Solberg był 4. A teraz 2 kolejne odcinki specjalne. No i popatrzmy. Czy Mikko Hirvonen zdoła skutecznie odpowiedzieć? Króciutki OS Sweet Lamb. No i ponownie słodka owieczka, łaskawa dla Sébastiena Loeba, który wygrywa ten odcinek podobnie jak kolejną próbę. Niewielka przewaga, 1,2 sekundy na odcinku drugim, 6 sekund na OS-ie trzecim. To oznacza, że po 3 OS-ach Hirvonen traci niemal 9 sekund. Tymczasem coraz poważniejsze problemy Latvali. Oprócz półosi jeszcze uszkodzone hamulce. A Peter Solberg cały czas
w okolicy trzeciego, czwartego miejsca. Toczy zacięty pojedynek o trzecią pozycję w rajdzie z Danim Sordo. Na razie przegrywa tę walkę, a więc Loeb Hirvonen, Sordo Solberg, Ogier, Henning Solberg, Matthew Wilson i Mats Östberg. I miniserwis po trzech odcinkach specjalnych. Mikko Hirvonen, chyba cisnąłem trochę za mocno na początku, i bo za bardzo chciałem uzyskać dobre czasy. Być może z kolei w innych miejscach hamowałem nieco za wcześnie, trochę się bałem przed nawrotami, ale poza tym było nieźle. Jechałem naprawdę na maksimum i bardzo się cieszę, że to przyniosło skutek w postaci prowadzenia. Prawdę mówiąc, jechałem na granicy możliwości. Tymczasem były piłkarz Newcastle i reprezentacji Anglii Alan Shearer odwiedził rajd jeszcze przed zawodami. Podczas odcinka testowego odbył jazdę na prawym fotelu z latwalą. Popatrzmy. Fantastyczne. Cóż za doświadczenie. Myślę, że na każdym zakręcie jesteśmy dosłownie, ocieramy się o śmierć. Cóż za fantastyczne przeżycie. Sebastian Loeb na czele przed Mikko Hirvonenem, 8,9 sekundy po trzech odcinkach specjalnych. A oto krótkie przypomnienie tego, co działo się do tej pory w tym sezonie. Pierwszych 5 rajdów i 5 zwycięstw Sebastiana Loeba. Mikko Hirvonen podróżował ze zmiennym szczęściem. W rajdzie Argentyny Mikko Hirvonen musiał wycofać się z powodu defektu samochodu. Co teraz zamierzasz? Myślę, że pojadę do hotelu na piwo. Ale potem role się odwróciły. Potem byliśmy świadkami znakomitej pasy Mikko Hirvonena i serii błędów Sebastiana Loeba. Bo oto pierwszy z nich. Potężny wypadek pięciokrotnego mistrza świata w Grecji. Potem w rajdzie Polski. Popatrzmy, Sebastian Loeb wypada z trasy na pierwszym etapie. Powraca do rywalizacji drugiego i trzeciego dnia. Tymczasem Mikko Hirvonen jedzie fantastycznie po szybkich szutrach w okolicach Mikołajek i odnosi zwycięstwo podobnie jak w Finlandii. Potem w Australii na OS-ach wygrywa Sebastian Loeb, ale minutowa kara za samochód niezgodny z homologacją i zwycięstwo przypada ponownie Mikko Hirvonenowi. Na asfaltach Hiszpanii wiadomo było, że dominować będą Citroeny. I tak też było. Po rajdzie Hiszpanii Loeb odrobił 4 punkty i z jednopunktową przewagą Mikko Hirvonen przyjechał na rajd Wielkiej Brytanii, aby walczyć o tytuł mistrza świata. Przed nami kolejny odcinek specjalny, próba numer 4, a więc powtórzony OS, który był pokonywany już w piątkowy poranek. I Mikko Hirvonen, a 2 minuty później Sebastian Loeb wyruszają na trasę tej długiej próby i błąd Sebastiana Loeba. Uciekła sekunda, może 2 sekundy, ale niespecjalnie więcej. Para derecha 7, 20.
Kaasahrista tiukka, yli lypyn. Bardzo szybkie tempo na tym OS-ie Mikko Hirvonena, który na mecie odcinka powiedział: było bardzo ślisko, bardziej ślisko niż rano, było bardzo trudno, ale poszło nam nieźle. Popatrzmy, Hirvonen już na mecie 18:49.8 i Sebastian Loeb będzie wolniejszy, a więc Loeb oddaje pierwszy OS w tym rajdzie rywalowi. Mikko Hirvonen zmniejsza stratę do Loeba o blisko 5 sekund. Nie mogłem pojechać lepiej, nie byłem w stanie. Warunki na drodze były naprawdę piekielnie trudne. Jechało mi się w zasadzie dobrze, ale było bardzo ślisko. Nie byłem w stanie pojechać szybciej. Samochód był troszeczkę podsterowny chwilami, ale naprawdę nie byłem w stanie zrobić nic więcej. I Peter Solberg, trzeci na tym odcinku, a więc wyprzedza Daniela Sordo różnicą 1,5 sekundy i również zbliża się do trzeciego miejsca, podobnie jak Hirvonen, do pozycji lidera, i dwa kolejne odcinki, a więc słodka owieczka, ponownie słodka dla Sebastiana Loeba. W zeszłym roku Mikko Hirvonen dachował na odcinku specjalnym Sweetlam, a więc na tej słodkiej owieczce, i z całą pewnością Mikko Hirvonen doskonale o tym pamiętał. Być może dlatego Hirvonen przegrywa na tym odcinku nie tylko z Loebem, ale także różnicą 0,5 sekundy z Peterem Solbergiem, który nie ma podobnych uprzedzeń. Ale na kolejnej próbie, na odcinku specjalnym numer 6, Mikko Hirvonen ponownie najszybszy. Loeb przegrywa różnicą 1,1 sekundy. A zatem to oznacza, że po pierwszym etapie Mikko Hirvonen na drugiej pozycji traci 5,3 sekundy do Sebastiana Loeba. Sebastian Ogier tymczasem na piątej pozycji. A Henning Solberg na szóstym miejscu po pierwszym etapie. Jari-Matti Latvala na dziewiątej pozycji. Przed nami Mikko Hirvonen. Podobno miałeś jakieś problemy po drodze do serwisu? Tak, mieliśmy trochę szczęścia. Mamy jakieś problemy albo z łożyskiem koła, albo z półosią napędową, i po ostatnim OS-ie było coraz gorzej z każdym kilometrem. Jechaliśmy bardzo powoli i cieszymy się, że udało się przyjechać do serwisu. Inaczej mogliśmy przegrać walkę. No właśnie, jakieś tajemnicze problemy z półosiami w zespole Forda. Więcej na ten temat po krótkiej przerwie. Bądźcie Państwo z nami. Zespół Forda trapiony problemami z półosiami napędowymi przez cały pierwszy dzień. Najpierw Jari-Matti Latvala, potem odpadł z walki trzeci kierowca zespołu Khalid Al-Qassimi, a na dojazdówce po ostatnim OS-ie także Mikko Hirvonen, mówi szef, dyrektor techniczny zespołu Christian Loriot. Fakt, że to się stało Mikko na odcinku szóstym, czy po odcinku szóstym, a nie po pierwszym, to tylko kwestia szczęścia. Szukamy teraz przyczyny, dlaczego tak się mogło stać.
Na wszelki wypadek wymieniliśmy w samochodzie Mikko dosłownie wszystko, jeżeli chodzi o zawieszenie i układ napędowy. No i mamy nadzieję, że to poskutkuje. Christian Loriot, konstruktor samochodu, znakomity belgijski inżynier. A teraz już drugi dzień rajdu i kolejne trzy odcinki specjalne. OS-y numer 8, 9, 10, potem pokonywane jako, przepraszam, 7, 8, 9, potem pokonywane jako 10, 11 i 12. I rozpoczynamy od OS-u numer 7, a więc odcinka specjalnego o nazwie Ronda. To jeden z klasycznych OS-ów rajdu Wielkiej Brytanii. Łącznie 138 km mieli do pokonania kierowcy podczas tego drugiego dnia. Ronda nie była używana od roku 2004, a więc dla wielu kierowców jest to odcinek nowy bądź prawie nowy. Quickan, odcinek również znany, klasyczny, ale w tym roku zawiera nowe fragmenty. Halfway z kolei w identycznej konfiguracji, jak był przejeżdżany przed dwoma laty w roku 2007. No i popatrzmy, tym razem Sebastian Loeb jedzie jako pierwszy, bo przecież jest liderem rajdu, a dopiero dwie minuty za nim Mikko Hirvonen. Pierwszy bardzo ważny odcinek specjalny drugiego dnia. I fantastyczne tempo dwóch pierwszych załóg. Sebastian Loeb czy Mikko Hirvonen. Minimalne różnice przez cały dystans tego pierwszego OS-u. Pierwszego OS-u drugiego dnia oczywiście. Sebastian Loeb już na mecie. To był bardzo trudny odcinek. Przez cały czas padał deszcz. Mieliśmy problemy z wycieraczkami. Mówiąc dokładniej, pod jedną z wycieraczek dostała się jakaś gałązka i miałem problemy z widocznością. Było naprawdę bardzo, bardzo trudno. Nie jechało mi się dobrze. Nie miał za to problemów Mikko Hirvonen. Natomiast problemy ma Jarmo Lehtinen, który jest wyraźnie zachrypnięty. Ale to nie przeszkadza Hirvonenowi odnieść zwycięstwo na tym OS-ie. Mikko Hirvonen na mecie OS-u numer 7. Czy myślisz o problemach, które mogą cię spotkać, o problemach z półosiami? Nie myślę o tym. Jeżeli coś się stanie, to się stanie. Nic nie mogę na to poradzić. Ja jadę swoje. A więc Mikko Hirvonen ponownie kąsa Sebastiana Loeba. Odrobił 2,4 sekundy. Niespełna 3 sekundy pozostało mu do odrobienia. Peter Solberg i Dani Sordo, ale tym razem Dani Sordo wyraźnie szybszy od swojego norweskiego rywala, który miał problemy z wycieraczkami, jak widzieliśmy na tym odcinku. A więc Hirvonen zmniejsza stratę do Loeba, ale Sordo odjeżdża Solbergowi. Oto Peter Solberg i sylwetka, krótkie przypomnienie sylwetki znakomitego Norwega, który po początku sezonu w starym Citroenie Xara przesiadł się teraz do Citroena C4. A jakie są jego plany na przyszły rok? Jedynym celem moich przyszłorocznych startów może być tylko i wyłącznie walka o Mistrzostwo Świata. Na pewno nie będę jeździł od tak, aby sobie pojeździć. Mam nadzieję, że wreszcie uda mi się skompletować taki zespół i taki sprzęt, który umożliwi mi walkę
o najwyższe trofea. Oczywiście moim marzeniem jest trafić do zespołu fabrycznego. Jeżeli to się nie uda, to spróbuję zbudować swój własny prywatny zespół, który będzie w stanie walczyć o najwyższe laury. W przeszłości już tak się zdarzało. Plotki mówią, że Peter Solberg chciałby mieć w zespole albo Markusa Grönholma, albo Kimi Räikkönena. Oczywiście ogromnie chciałbym mieć Markusa w swoim zespole, ale przede wszystkim zależy to od budżetu. Tak naprawdę w zespole jest tak, że każdy musi zapewnić budżet na swoje starty. Jeżeli tak będzie, to możemy rozmawiać. Najważniejsze niestety są pieniądze, ale wiem, że plotki rozchodzą się bardzo szybko. Peter Solberg, dawniej za kierownicą Subaru, w roku 2003 zdobył tytuł mistrza świata. Jeżeli Mikko chce wygrać ten rajd, musi jechać na maksimum od pierwszego metra do ostatniego odcinka specjalnego. Tutaj nie ma mowy o żadnej strategii. Gdybym mógł mu doradzić, to właśnie to bym mu radził. Jazda na maksimum przez cały rajd. Nie ma innego wyjścia, nie ma innej możliwości. Nie ma co się zastanawiać. Tutaj obydwaj kierowcy walczą o najwyższy laur, o najwyższe trofeum i nie mogą się oszczędzać. Po 7 odcinkach specjalnych już tylko niespełna 3 sekundy przewagi Sebastiana Loeba nad Mikko Hirvonenem. I OS numer 8 i 9. Popatrzmy. No i coś się zaczyna dziać. Sebastian Loeb uzyskuje dużą przewagę nad Mikko Hirvonenem. Popatrzmy. 7 sekund przewagi po niespełna 11 kilometrach OS-u numer 8. A więc zaczynają się problemy Mikko Hirvonena. Dziesięć i 2 sekundy straty Hirvonena na mecie. Rozkłada ręce Mikko Hirvonen. Nie mogłem nic więcej zrobić na tej próbie. Na kolejnym OS-ie Hirvonen traci do Loeba kolejne prawie 12 sekund. Coś jest nie tak. Nie wiem co, nie potrafię powiedzieć. Do tej pory jechało mi się dobrze, a teraz nie jestem w stanie uzyskać lepszego czasu. Nie wiem, musimy pojechać do serwisu i zobaczyć. Jesteś zadowolony ze swojej jazdy, ale nie z czasów. Nie wiem, w niektórych miejscach wydaje mi się, jakby samochód nie chciał skręcać, coś jakby było z półosią, nie wiem. Kolejna dobra wiadomość dla zespołu Citroena jest taka, że Dani Sordo umacnia się na trzeciej pozycji, zwiększając przewagę nad Peterem Solbergiem. No i popatrzmy, już 25 sekund przewagi Sebastiana Loeba nad Mikko Hirvonenem. Znakomity początek drugiego etapu, a potem po prostu katastrofa 29-letniego Fina. I park serwisowy. Po pierwszym odcinku specjalnym byliśmy bardzo niezadowoleni z tego, co się działo, bo Mikko zmniejszył swoją stratę, ale potem powiększyliśmy ją. Pojechałem naprawdę wszystko, co się dało i teraz jest ok. Mikko Hirvonen tymczasem w serwisie. No i mechanicy szukają, co jest nie tak. I nie bardzo mogą znaleźć.
Nie jesteśmy w stanie znaleźć problemu. Bo oczywiście bardzo chciałbym powiedzieć, że wiemy, co się stało, że wiemy, na czym polega problem i dlaczego Mikko stracił tyle czasu do Sebastiana. Wymieniliśmy trochę części, ale tak naprawdę nie mamy pomysłu, co z tym dalej robić. Cóż, w tej chwili jest już spora strata do Sebastiana i trzeba się z tym pogodzić. Będzie bardzo trudno jechać kolejne odcinki, będzie bardzo trudno odrobić stratę, ale nic się na to nie da poradzić. Oto pocztówka z Cardiff, stolicy Walii, która uzyskała miano Europejskiego Miasta Sportu w roku 2009. Cardiff to duże miasto zamieszkałe przez ponad 300 tysięcy ludzi. Miasto o długiej historii i nowoczesnym, bardzo rozwiniętym przemyśle. Zamek Cardiff liczy sobie ponad 2000 lat historii. No proszę, do Halloween jeszcze trochę czasu, ale tutaj mamy dynię z wyżłobionym napisem WRC, napisem naśladującym logo rajdowych mistrzostw świata. I odcinek specjalny numer 10. No i ciekawe, czy te zmiany w samochodzie Hirvonena coś pomogą. Mikko Hirvonen w tej chwili ma już niewiele do stracenia. Ponownie bardzo dobre tempo Mikko Hirvonena i wygrywa sam ze sobą ten drugi przejazd w stosunku do poranka o blisko 23 sekundy. A więc jedzie dużo szybciej niż poprzednio. Tymczasem pech Petera Solberga. Ale udaje się w miarę szybko powrócić na drogę i nie stracić zbyt wiele czasu. Solberg zajmie piąte miejsce na tym OS-ie, ale oczywiście przegra z Danielem Sordo i straci kolejne sekundy do swojego hiszpańskiego rywala. I popatrzmy, Loeb już na mecie. Jaki będzie czas Mikko Hirvonena? Bardzo dobry. Wygra Mikko Hirvonen ten odcinek. Ale odrobia tylko 2,1 sekundy. To za mało, ale nic więcej nie mogłem zrobić. Jechałem absolutnie w limicie, jechałem na granicy możliwości. Opony spisywały się całkiem nieźle. Zobaczymy, jak pójdzie nam na dwóch kolejnych próbach. Peter Solberg stracił tylko 4,4 sekundy do Daniela Sordo, pomimo tej pechowej przygody, którą oglądaliśmy przed chwilą. No tym niemniej jego strata do Hiszpana jest już duża. A teraz dwa kolejne OS-y, Krikan i Halfway. Mikko Hirvonen, jak słyszeliśmy, stawia wszystko na jedną kartę, jedzie na granicy możliwości, ale to nie wystarcza. Przegrywa dwa kolejne OS-y z Sebastianem Loebem. Dani Sordo bez współczesnych rajdów, kierowca, który ma na swym koncie 14 drużyn w rajdach WRC i ani jednego zwycięstwa.
No ale gdy się jeździ u boku takiego kierowcy jak Sebastian Loeb, trudno się dziwić. Henning Solberg, tymczasem znacznie starszy od Francuza, toczy z nim zacięty, znacznie starszy od Sebastiana Ogier, toczy z nim zacięty pojedynek. Przed chwilą widzieliśmy problemy z wycieraczkami w samochodzie Henninga Solberga. Matthew Wilson tymczasem walczy o punktowane miejsce, podobnie jak Konrad Rautenbach, podobnie jak kilku innych kierowców, ale Khalid Al-Qassimi już powrócił do rywalizacji w systemie Super Rally, bo wycofał się pierwszego dnia z rywalizacji wskutek defektu. Oto właśnie Khalid Al-Qassimi, kierowca z Abu Dhabi, no i Mats Östberg. Na OS-ie 10 traci kontrolę nad swoim Subaru i wypada z trasy. A więc Sebastian Loeb po dwóch dniach rywalizacji na walijskich szutrach ma ponad pół minuty przewagi nad Mikko Hirvonenem. No i chyba tylko cud musiałby się stać, aby Mikko Hirvonen zdobył tytuł Mistrza Świata. Relacja z trzeciego dnia rajdu Wielkiej Brytanii za chwilę. Sebastian Loeb ponad 30 sekund przewagi nad Mikko Hirvonenem i doskonała pozycja w walce o tytuł Mistrza Świata na ostatnim etapie rajdu Wielkiej Brytanii, liczącym już tylko 4 odcinki specjalne. My tymczasem przypomnijmy sobie najważniejsze wydarzenia tegorocznego sezonu do tej pory. Do takich wydarzeń należały bez wątpienia występy Jewgenija Nowikowa, efektowny debiut w Mistrzostwach Świata rajdu Polski, który właściwie wszystkim bardzo, bardzo się podobał. Zmiana regulaminu Cypr, rozegrany na dwóch nawierzchniach, na nawierzchni asfaltowej i szutrowej. Powrót rajdu Australii, który odbył się tym razem w innej lokalizacji, na wschodnim wybrzeżu. No i wreszcie kolejna nowość to nagrody Emiratu Abu Dhabi, które przyznawane są od początku tego sezonu. W rajdzie Cypru nagrodę tę zdobył Peter Solberg, który w przyszłym roku zapowiada walkę o tytuł Mistrza Świata. Sebastian Loeb walczy o 6. z rzędu tytuł mistrzowski z Mikko Hirvonenem. A kolejne wydarzenie tego sezonu to opony Pirelli. Jest to drugi sezon, gdy Pirelli jest dostawcą opon dla wszystkich teamów WRC. Już w zeszłym roku okazało się, że ta koncepcja odniosła sukces, mówi Paul Hembry z firmy Pirelli. Cały czas pracujemy nad naszymi oponami tak, aby były coraz lepiej przystosowane do rywalizacji w samochodach WRC i jesteśmy przekonani, że to dobra koncepcja. No i wreszcie wydarzenie z ostatniej chwili w piątek, w pierwszym dniu rajdu Wielkiej Brytanii. Jean Todt został wybrany prezydentem FIA na najbliższe 4 lata. Jean Todt, niegdyś znakomity pilot rajdowy, który zresztą wygrał rajd Polski u boku Achima Warmbolda w roku 1973. A teraz już trzeci i ostatni dzień rajdu
Wielkiej Brytanii. Cztery ostatnie odcinki specjalne, na których o łącznej długości już tylko niespełna 80 km i na tych czterech OS-ach miały rozstrzygnąć się losy rywalizacji o tytuł Mistrza Świata. Siedemnastokilometrowy Port Talbot rozpoczyna rywalizację. No i wiadomo było, że Mikko Hirvonen prawie już nie ma szans, ale walczyć trzeba do końca. No i popatrzmy, widać, że Mikko idzie wszystko, a nawet chyba więcej. Tutaj obsypał kamerę szutrem, ale jedzie skutecznie. Mikko Hirvonen wygrywa dwa pierwsze odcinki specjalne trzeciego etapu. Na pierwszym z nich pokonuje Loeba różnicą symbolicznych 0,8 sekundy, ale na próbie numer 14 wygrywa z pięciokrotnym mistrzem świata różnicą już ponad 11 sekund. To oznacza, że na dwa OS-y przed końcem przewaga Loeba spada do 18 sekund. No i wiadomo, że będzie bardzo trudno, ale właściwie jeszcze wszystko jest możliwe. Loeb pod dużą presją. Nie może sobie pozwolić na żaden błąd. Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby na przykład przebił oponę. Wtedy naprawdę jeszcze wszystko jest możliwe. Popatrzmy tymczasem, Jari Matti Latvala no, napadł strasznie na tą metę lotną i wypadł z trasy do rowu. Pomimo to jest na 8 pozycji, to w wyniku dużych strat poniesionych szczególnie pierwszego dnia po defekcie półosi. No a tu niecodzienny gość, Rupert Grint, aktor grający w filmie Harry Potter, w całej serii filmów o Harrym Potterze. Brat Ruperta, James, jest początkującym kierowcą rajdowym, no i stąd też obecność braci na rajdzie Wielkiej Brytanii. Tymczasem dramat Mikko Hirvonena na OS-ie numer 15 luzuje się, pokrywa silnika samochodu, jest coraz gorzej, puszcza teraz lewy zawias pod wpływem powietrza dostającego się pod maskę. Mikko Hirvonen nic nie widzi, no i to jest prawdziwa katastrofa Mikko Hirvonena i koniec marzeń o tytule Mistrza Świata. Niestety w taki właśnie sposób, jakżeż niesprawiedliwie, los obszedł się z fińskim kierowcą. Popatrzmy, jak do tego doszło. Hopa, lądowanie po hopie. No i w tym momencie puszcza lewa zapinka maski. Samochód zatrzymuje się na OS-ie. Jarmo Lehtinen wyskakuje, zrywa pokrywę silnika. Teraz tak, nie można ruszyć, dopóki Lehtinen nie zapnie pasów. Przypomnijmy rajd Grecji i historię Sebastiana Loeba, który został ukarany za podobny incydent, gdy ruszył bez zapiętych pasów. Mieliśmy problem z turbiną dzisiaj od rana. Samochód nie reagował tak, jak trzeba na naciśnięcie pedału gazu, a więc w tej chwili wszystko wygląda dobrze. Jestem bardzo zadowolony. No a takim nieco zdekompletowanym samochodem podróżował do mety Mikko Hirvonen. Na ostatnim odcinku specjalnym Mikko Hirvonen szybszy od Sebastiana Loeba, ale to już nie ma znaczenia. Mikko, co się stało? Nie ma maski. Słyszeliśmy, że coś się stało na odcinku. Teraz potrzebny już jest tylko cud. Tak, to prawda. Potrzebujemy cudu, ale po prostu próbowaliśmy. Dałem z siebie wszystko. Zobaczymy, co będzie na ostatnim OS-ie. Ale już chyba nikt, także Mikko Hirvonen, nie wierzył, że coś się może stać na ostatnim OS-ie. Tymczasem popatrzmy,
Tak zakończył rajd Sébastien Ogier. Popatrzmy, jak to było. No, za szybko było w tym prawym zakręcie. Wypadł z trasy, Ogier uderzył w bandę i musiał potem wycofać się z rajdu. A oto Rupert Grint i jego brat James, początkujący kierowca rajdowy, jak słyszeliśmy. I po 15 odcinkach specjalnych prawie 1,5 minuty przewagi Sébastiena Loeba nad Mikko Hirvonenem. I ostatni OS. Peter Solberg już nie ma szans na trzecie miejsce. Pomimo to udany debiut za kierownicą Citroena C4 na nawierzchni szutrowej. Trzecie miejsce w rajdzie pewnie spokojnie dowozi do mety Dani Sordo. Mikko Hirvonen swoim zdekompletowanym samochodem wygrywa ostatni odcinek specjalny. Po stracie ponad minuty na przedostatniej próbie drugie miejsce Hirvonena było mocno zagrożone. Musiał teraz walczyć z Danielem Sordo. Ostatecznie wygrał rajd z Hiszpanem różnicą jednej sekundy, różnicą zaledwie jednej sekundy. Przegrałem rajd chyba wczoraj, gdy straciłem dużo czasu na dwóch odcinkach porannej pętli. Cóż, pozostaje nam teraz czekać na przyszłoroczny sezon. Problemy z turbiną w Citroenie C4 Sébastiena Loeba już nie są groźne, bo Sébastien Loeb przegrywa co prawda ten ostatni odcinek z Hirvonenem różnicą prawie 20 sekund, ale nie ma to już żadnego znaczenia. Sébastien Loeb i Daniel Elena mistrzami świata po raz szósty z rzędu. Sébastien Loeb, zwycięzca rajdu Wielkiej Brytanii i sześciokrotny mistrz świata. Czy to był najtrudniejszy tytuł w twojej karierze? Tak, z całą pewnością sezon był niesamowicie trudny. Rozpoczęliśmy bardzo dobrze, ale potem w środkowej części sezonu dopadł nas pech. Straciliśmy dużo czasu, straciliśmy wiele punktów. Mikko z kolei był niezwykle mocny. Dobrze, że walka w tym sezonie była tak zacięta i dobrze, że ten sezon tak się zakończył. Gratulacje od Mikko Hirvonena. I 54. zwycięstwo Sébastiena Loeba w karierze. Oto końcowa klasyfikacja rajdu Wielkiej Brytanii. A przed nami szef zespołu Citroena, Oliver Kennel. Kilka słów o Sébastienie. Szósty z rzędu tytuł mistrzowski. Tak, to był bardzo trudny dla nas sezon, szczególnie od rajdu Finlandii, kiedy to wiedzieliśmy, że musimy wygrywać właściwie wszystko. Bardzo trudny był także rajd Hiszpanii, kiedy to musieliśmy odnieść podwójne zwycięstwo. No ale teraz mamy 54. zwycięstwo Sébastiena Loeba. Bardzo się z tego cieszymy. To niesamowite osiągnięcie. Fredrik Banze, dyrektor zarządzający firmy Citroën Sport. Jak ważne są te dwa tytuły, tegoroczne tytuły dla Citroëna? Są niezwykle ważne dla naszej marki, bo sport jest integralną częścią naszego wizerunku, naszej strategii marketingowej na całym świecie, dlatego ogromnie się z tego cieszymy. Zdobycie obydwu tytułów było dla nas naprawdę bardzo ważne. Musiałem jechać cały czas na granicy możliwości, bo Mikko cisnął straszliwie mocno. To było naprawdę bardzo trudne zwycięstwo, chyba najtrudniejsze w mojej karierze. No i Oliver Kennel i Malcolm Wilson. Wiem, że Mikko po tym sezonie będzie jeszcze szybszy i jeszcze mocniejszy mentalnie, mocniejszy psychicznie. Przegrał rajd na dwóch wczorajszych odcinkach specjalnych, na dwóch odcinkach sobotnich, ale wiemy, że powróci jeszcze mocniejszy w sezonie 2010.
Oto końcowa punktacja rajdowych Mistrzostw Świata 2009. Jeden punkt przewagi Sebastiana Loeba nad Mikko Hirvonenem wśród zespołów. Już wcześniej Citroen zapewnił sobie mistrzowski tytuł, a nagrodę Emiratów Abu Dhabi otrzymuje zespół Stobart za zaangażowanie w akcje charytatywne tego zespołu. Rajdowy sezon 2009, który rozpocznie się rajdem Szwecji w lutym przyszłego roku, ale przed nami jeszcze wyjątkowa gratka, obszerne godzinne podsumowanie sezonu WRC 2009 na antenie Eurosportu już we wtorek 10 listopada o północy, na które już dziś serdecznie Państwa zapraszam. Przypominam, wtorek 10 listopada podsumowanie sezonu WRC na antenie Eurosportu. Mam nadzieję, że spotkamy się już po raz ostatni w tym sezonie, a żegnamy się klipem pokazującym najciekawsze wydarzenia tego sezonu w rajdowych Mistrzostwach Świata.